Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment, a tu jest Daleniosz i zaczniemy sobie od zakropienia jej oczu. Okej, okay. A teraz idziemy robić jeść. Dzisiaj w planach jest wyjazd, bo nie mamy jakoś dużo czasu, chcemy coś zjeść przed spotkaniem. Jedziemy załatwić parę spraw odnośnie nowego modelu torebki. Także mam nadzieję, że spotkanie będzie owocne. Natomiast trochę nam tam zejdzie, więc potrzebujemy coś zjeść. Na szybko, ale zdrowo. Krzyś wczoraj zrobił bajgle, także dzisiaj tym się będziemy zajmować. Niestety wczoraj miałam bajgle z szarpanym kurczakiem. Dzisiaj nie zostało tego kurczaka zbyt wiele, więc musimy się sposiłkować tym, co mam w lodówce. Może bez cebuli, nie? No, bez. Bez cebuli, bez sosu czosnkowego, bez. I potem pójdziemy się ubierać. Współczuję nam już, ponieważ jak nawet nie mam pojęcia, w co się mam ubrać, a chciałabym się ubrać dobrze. A to wiecie, jak to jest zawsze z kobietą, że garderoba pełna ubrań, a ona nie ma się w co ubrać. Zawsze jest to samo i jestem ciekawa, czy to już się pozmieniało u Was w garderobach i na przykład macie wszystko przemyślane, czy jednak jesteście taką osobą, która przychodzi i jak ma gdzieś wyjść faktycznie, to nic jej totalnie nie pasuje i stwierdza, że musi po prostu pozmieniać całą garderobę. Chciałabym wyglądać tak. Ty, kochanie, wiesz co bierzesz, nie? No oczywiście, standardowo. Standardowo. Krzyś ma standardowe ubrania. Ja chyba też powinna mieć takie standardowe ubrania. Zawsze byście mnie widzieli w tym samym i nie miałabym żadnego problemu. Zawsze wyglądałam dobrze, ładnie i tak dalej. Potem jeszcze mam parę planów, ale na razie nie będę stresować mojego mężu tymi planami, bo... Już się zestresowałem. Tak się coś stresuje bardziej niż jakbyś mi od razu powiedziała, o co chodzi. No nie, no wiesz, o co chodzi, no. Chcę do sklepu podjechać. Do Akszana. No. Jezus! Byłoby po meblach. Dobrze, ja wszystko pod kontrolą. Wszystko. Wczoraj takie coś w Pepco i w środku są liofilizowane truskawki. Mężu, zamów mi liofilizowane truskawki, proszę. Będziesz je obtarzać w czekoladzie? Mhm. Coś z nimi zrobię. Ale w ilości liści laurowych. Tak, widzieliście rolkę na Instagramie z ilością liści laurowych. Dobra, koniec się dzieje, lecimy dalej. A ja nie mam się w co ubrać, naprawdę. Ja bym ci to wybrał, zimne dzisiaj. Ty lubisz swetry. Nie. To jest super, tylko jest w cholerę wymięta. To dobra, to dla Ciebie mamy. Tak. Nie zgit. Świetnie. Ekstra. Chyba zgubiłam pierścionka. No na 1000% zmieniła tu pierścionka. No ale to było wcześniej. A jadłaś bajgla. Ups. Dobra, idziemy tu pracować. Ogarnij. Bierzesz deskę? Ja wezmę deskę, ty zabierz sobie te rzeczy i lecimy. Mamy bardzo mało czasu, Martuś. I potrzebujemy szybko to wypracować.
Nazywa? Mikołaj. A wie pan, że mama pana bardzo kocha? Tak? Klik. Tata. Tata robi lepszy klik? Klik. Klik. A tacie robisz klik? No i się nie rusza. A Mikołaj zrobisz super bohatera? Pięknie! O! A ty co będziesz w tym czasie robić, jak się rodzice nie ruszają? Dobrze, że deski nie zaczęłaś robić. Mama stoi tu. Kres, zrób klik, bo chce cię przytulić. Klik. Teraz mnie nie ruszają. My już po spotkaniu, wszystko się udało, także co nieco wiemy, ale jeszcze dużo pracy przed nami, bo nie wszystko zostało ustalone. Natomiast teraz jedziemy do Akszana, jeszcze skoczymy do Biedronki, bo chcę zrobić zupę jarzynową, bo Mikołaj ma aktualnie fazę, nie do Biedronki, do Lidla, bo ma fazę na zupę jarzynową i został z ciocią i mówi, że on chce mamy pyszną zupę, więc będzie mama robiła pyszną zupę. No, dobrze, jedziemy. No bo ten Asia dzwoniła, bo Asia z nim została. No i mówi, że Mikołaj powiedział, że on chce pyszną zupę. Pyszną zupę. Pyszną zupę. No, to jest najpiękniejsze, jak mamy jedzenie jest pyszne. Takich mat, to są generalnie podłokietniki, ale super sprawdzają się jako maty pod talerze i mam jeszcze jeden na nie patent. Mam nadzieję, że je znajdę i pokażę wam świetną ścierkę, którą wyczaiła moja siostra. Wczoraj ją kupiłam i kupię sobie drugą. Spokojnie wróciliśmy, więc mam chwilę czasu, żeby powiedzieć wam parę słów o generatorze pary. Jest to Philips Perfect Care 9000. I co jest najważniejsze w tym sprzęcie, to to, że postawiono tutaj na sztuczną inteligencję, mamy wbudowaną kamerę i dzięki właśnie tej sztucznej inteligencji cały generator pary dostosowuje parę
do naszego prasowanego materiału oraz temperaturę, dzięki czemu nie przypalicie już żadnej rzeczy. Sztuczna inteligencja sprawdza włókna, na jakie wjeżdżacie, i automatycznie dostosowuje wszystkie parametry. Nie ma tutaj zmian temperatur, kręcenia, sprawdzania, czy się nie chwyta nasza tkanina. Stacja wygląda właśnie tak. Jest dość spora gabarytowo, natomiast woda, która tutaj się mieści, naprawdę wystarcza na długi, długi czas prasowania. Fajnie. Dla takich ludzi jak ja, którzy nie lubią prasować, z tym polubią prasować. I dodatkowo, przede wszystkim, żaden materiał nie jest straszny. Fieranki, delikatne bluzki, wszystko będzie perfekcyjnie wyprasowane, bez żadnych zagnieceń i bez żadnego stresu. Dzięki generatorowi pary od Philips oszczędzacie czas i macie zawsze doskonałe efekty prasowania i wyglądacie nienagannie. A mówią, że jak cię widzą, tak cię piszą, nie? Wyglądają imprezy po 30. A się jeszcze nie, ale tu już całe towarzystwo po 30. Mierzymy zbiorowo ciśnienie. Ja pierwsza. Ostatni raz mierzyłam ciśnienie w ciąży. No poważnie, ja nie mierzę ciśnienia. Ty mierzyłeś ciśnienie, jak, no wtedy jak ja mierzyłam do ciąży, bo potrzebowałam tej babce, nie? Na kilka lat. Co ty zrobisz? Ty, ja cię zapomnę, o, dzięki, łatwiej. Czekaj, musisz być na ten. Jesteśmy starzy! Ale musisz se usiąść. Musisz być na schabelkę. Odstresuj się. On mówi. Ale nie możesz się tak opierać. Usiądź tutaj. Jezus Maria. Potem ty. Ja będę biegać z zimy. Uwaga. Proszę się zrelaksować i zachować spokój podczas pomiaru. Mankiet powinien przez cały czas znajdować się na wysokości serca. Początek pomiaru. Idę tak całą ciążę, dziwię się! Całą ciążę, kurwa, tak mi grał na uspokojenie. Jak to znasz? Error! Początek pomiaru. Dzięki. Baterie czerwone. Nie, nie ciśnie. Mocne cienkie. Zioła. Cienkie. To macie te, te zioła te? No, stamtąd. Bardzo mocne. Dobre, nie? A co mamy? Zioła, mówię, że bardzo mocne. Cały czas znajdować się na wysokości. Ale nie jedz teraz. Początek pomiaru. Nie żuj. Wypluj. A nie, nie wypluj, to lepiej kuchnę. Nie działa. Pompuje? Nie. Jest jakaś dziura tutaj? Jaki error. I zaraz przestań gadać już. A pisze to za error? Nie, tylko za error. Uwaga. Proszę się zrelaksować i zachować spokój. Marta jest teraz bardziej wbiorna. No tak, bo jeszcze raz mi to powiesz. Cały czas znajdować się na wysokości serca. Początek pomiaru. Ja muszę coś sprawdzić. Jak to się różni, gdy na przykład, nie wiem, oddychasz i coś gadasz i jak się zmienia ciśnienie wtedy, że to takie zaburzenie? Czy będzie takie samo? Każdy ma odpowiednie. Szlak tyle. Trafił imprezę. To co, teraz cukier? Mam. Mam! Jezus! Powiem wam, że w życiu bym nie pomyślała, zaopatrując się w ten piec do pizzy, że tyle będziemy z niego korzystać. A to jest zakup, który naprawdę często u nas się wykorzystuje. Myśmy też się spodziewali. Ma was. Jaki ser lubicie najbardziej do pizzy? Cheddar, Gouda czy mozzarella? Te trzy razem. A razem zawsze dajcie? Tak, zawsze razem, bo jak damy na przykład bez cheddara, to nie jest takie, brakuje takiej słoności. No, tak, cheddar jest super. Bardzo mleczna. Wii! Czujesz ten bit? Wii! Ale gramy z tymi gwiazdkami. Za każdym razem. Tak jak. Nie za każdym razem. Za każdym razem. Musisz go uderzyć. Nie, nie, nie.
No. Nie. No właśnie pani biło. A, no kurde. Ja cię całą jedną rundę przepraszam. Bardzo cię przepraszam, bardzo cię przepraszam. No, tasy, możesz tasować wszystkie. Znaczy, na drużyny gramy tak, jak graliśmy, nie? No, indywidualnie można. Standardowo. Masz ty masy i zaprymię. Aż się usiadłam normalnie. Jaki kolor pionka chcecie? Może być niebieski. W dżungli i odganiasz atakujące zewsząd moskity. Moskity, moskity. Co ty gadasz? Które mamy czwóreczka. Pomal? Nie. Jak na przykład walniesz się w głowę, no nie, i możesz wtedy stracić coś. Czytomność? No nie, coś innego. Wiadomość? Coś innego, takie, że na przykład nie, są. Nie będziesz... pamięć. Tak, i to się nazywa? To do pamięci? Pamięć było dobrze, ale... Zanim pamięci? Tak, dobrze. Świetnie. W piłce nożnej, jak sfaulujesz w polu... Kar, rzut karny. Tak, dobra. Trudne. Można to z kogoś robić, no nie? I to jest na K i jak się z kogoś napieprzasz, to musisz robisz odganiać na K z niego. No nie? No to było trudne, żeby to jeszcze... No jeszcze wymyśl. Jeszcze wymyśl. Inaczej. Na K porównywalny z pniem. Jezus Maria! Coraz gorzej jak dla mnie. Z kogoś się napieprzasz i z niego... Kpisz! Tak. Jest! O, dobra. Trudne to było, nie wiem jak to miałem powiedzieć inaczej. Kręć krzywo. Tak, kręcisz, no. Tak bo no. Wtedy mieliście, zapomnieliście, nie? Jeden. Teraz ty, Marta. Ja się zapomniałem. Nie mam tego i... Na przykład pod Grunwaldem. Ciągnął za nie Mikołaja. Rejfer. Nie musisz takie proste i nagle jest? W głębinie. Tak! No nie ma jeszcze. Bardzo lubimy z niego kiełbaski. Tak. Po prostu. Coś jak pomarańcza, ale gorzkie grejpy. Każda kobieta chce mieć z nimi naszyjnik. Diamenty. No, na kry. Klejnoty, tak. Jak podaj. Kus. Ja mówię do ciebie i to ma... Może jakieś prawdę życiowe... No, chciałbym. Prawdę życiowe do ciebie mówię i one mają... Tak stwierdza, że to ma sens. Jak my jesteśmy? Rodzeństwem, siostrami. Nie, wszyscy. Rodziną. Nie. No, grupą. No o to jest pies, a my jesteśmy ludźmi. Ludźmi. No inaczej ludzie? Człowiek. No tak, człowiek. Jeżeli ktoś jest mądrzejszy niż takie. Na nadczłowiek. Czyli my. No nad człowiek. Nie ma sprawy. Nad człowiek. No. Nie zwracaj uwagi. Nie, ona cię rozprasza. Tak, to dobrze. Osoba, która nie widzi. Niewidomy. Na S. Ślepy. Tak. Film bardzo popularny o... Wszechświecie. O Wszechświecie? Tak. Nie jest Star Trek. Tak, tylko po polsku? Gwiezdny... Na Ukrainie jest. Wojna. Tak, to jest... Gwiezdne wojny. Tak. Jest! Bo nie jest Star Trek! 9. 9. 2. Macie wspólne! Nie, to nie widziałem. W telewizji jest, jak przekazuję wiadomości, no pierwsza litera, P. Prezentant, telewizji, do wiadomości, prezentant, prezenter, prezentant. Może być prawo i lewo. Międzynarodowe. Tak! Skąd to widziała? Co to jest? Tu. Nie. Dla. Masz w domu, w rurę. To jest co? No. Idzie ją w kapuście robić Maciek Kurka. Jak jedziesz na wakacje, dokonujesz go w hotelu. Rezerwacja. Koniec.